Cześć wszystkim. Chciałbym dzisiaj Was zaprosić na makijaż. Delikatnie jesienny, może trochę świąteczny. Troszeczkę pokonturujemy się na mokro. Oko nie będzie zbyt skomplikowane, a dzisiaj zajmiemy się cerą. I ja już na powiekach mam bazę w postaci korektora. Teraz troszeczkę tylko zaznaczę moje załamanie powieki. Neutralnym brązowym kolorem. Będzie mi to stanowiło bazę do dalszego cieniowania. Kiedy mam zarys powieki zrobiony tym neutralnym brązem, teraz zwykłym beżowym cieniem z paletki Make Up Revolution, rozblenduję to dokładnie takim małym, precyzyjnym pędzelkiem. Żeby to cieniowanie było naprawdę tylko taką chmurką. Tym samym pędzlem i myślę, że tym fioletowym kolorem, albo tym, pomieszam je dwa, zaznaczę tylko samo załamanie powieki. Odrobinkę powyżej, żeby optycznie powiększyć to oko. Ta paletka nie jest pierwszych lotów, ale ma parę dobrych kolorów. Używam jej pierwszy raz i robiłem tylko swatche. I powiem Wam szczerze, że no jest średnia. Myślę, że na tą chwilę jest to satysfakcjonujący efekt. Teraz na czubek pędzla z Zoewy 228 nabieram taki piękny cień Chanel. On ma nazwę Berry. I będę pogłębiał tylko ten zewnętrzny kącik. I tylko taką resztką wprowadzam go w załamanie powieki. Ok. Myślę, że prezentuje się to w porządku. Czystym pędzlem z Inglota 4SS i beżowym cieniem będę to jeszcze rozblendowywał po całości. Teraz czarną kredką ze Smart Girl zaznaczę linię przy rzęsach i zrobię taką dosyć grubą tą kreskę i takim płaskim pędzlem rozsmużam ją delikatnie. Teraz tym fioletem z Chanel rozsmużam końcówkę tej kreski, żeby połączyć ją ładnie w zewnętrznym kąciku i aby nie była w żaden sposób graficzna. Chodzi mi o taki koci efekt tego oka. Myślę, że prezentuje się to naprawdę ładnie. I chcę nadać troszeczkę błysku temu oku. I użyję do tego pigmentu Skobo o numerze 502 Misty Rose. I naniosę go na tą czarną kreskę. Na całą powiekę, tak gdzieś do 3/4, widzicie? I teraz na ten sam pędzel nabieram taki ciemny fioletowy cień z tej paletki Make Up Revolution i będę pogłębiał to moje nowe załamanie powieki. Takim kuleczkowym pędzelkiem z Zoewy o numerze 230 wezmę ten sam fiolet na sam czubek tego pędzla i zacznę to rozblendowywać, żeby był taki przysmużony efekt. Nie chcę, żeby w żaden sposób to oko było jakoś graficzne,
A żeby to ładnie wyglądało. Na pędzelek do brwi z Oliwy 322 wezmę ten czarny cień i narysujemy taką przydmioną kreskę. Aby ta kreska wyglądała jeszcze ładniej i trójwymiarowo, nałożę na ten cień, tylko odrobinkę niżej, liner. Na ten moment wygląda to tak. Ja poza kamerą zrobię drugie oko i zaraz do Was wracam. Te oczy się prezentują w ten sposób. Nie jest to takie typowe cut crease, ale ja mam bardzo niewygodne powieki, jeżeli chodzi o ten rodzaj makijażu. I teraz przejdę do twarzy. Na całą twarz nałożę podkład Born This Way w odcieniu Vanilla. On jest odrobinkę za jasny, ale dojdzie konturowanie na mokro i to wszystko się wyrówna. Poza tym to na żywo aż tak bardzo się nie odróżnia od mojej twarzy, jak w kamerze. Nałożę podkład i zaraz do Was wracam. Wiem, wyglądam teraz co najmniej dziwnie, ale chciałem wrócić chyba do tego podkładu. No, odcina się galancie, jest o wiele jaśniejszy. Ale teraz zrobimy konturowanie na mokro podkładem z Make Up For Ever w bardzo ciemnym kolorze. I może się to wyrówna. I mam taką gąbeczkę z Real Techniques do konturowania, do przetestowania. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Naprawdę zobaczymy. Sam bym chciał wiedzieć. Dobra, zaczniemy od boków twarzy. I teraz tym beauty blenderem, na którym był ten podkład, będę to ładnie wpracowywał. Będę to teraz ładnie wpracowywał w moją twarz. Aby uratować tą sytuację, nałożę pod oczy korektor z Too Faced Born This Way i rozświetlę te miejsca, które chcę rozświetlić, a mianowicie okolice pod oczami, tutaj bruzdy nosowe, troszeczkę brodę. Środek nosa. Środek czoła, pod kością policzkową. Tak właśnie jest, jak chcesz przetestować największą ilość kosmetyków w jednym tutorialu. I chcę, żeby to jakoś wyglądało. Ale w makijażu jest tak, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Ładnie sobie ociepliłem tą twarz tym kolorem. Teraz zrobię rewers kontur. Tym proszę zobaczyć, jaki polik wyszedł. Naprawdę przyzwoicie. Nad ustami. Przejdę teraz do bakingu i użyję do tego transparentnego pudru z Calvina Kleina. Nałożę go beauty blenderem na samym początku pod oczyma. Na brodzie. Pod kością policzkową. Na sam czubeczek beauty blendera wezmę odrobinkę tego pudru i zaznaczę tylko czubek nosa. Wytrzymajcie ze mną chwilkę. Ręczę Wam, że coś z tego wyjdzie. Czuję, że tak będzie. Ja sobie teraz poza kadrem dokleję rzęsy, posiedzę z tym bakingiem parę minut, omiotę go i zaraz do Was wracam. Minęła troszkę dłuższa chwila i teraz zajmę się usuwaniem tego bakingu. Najlepszy do tego jest jakiś puchaty pędzel o bardzo miękkim włosiu. I resztą tego bakingu po prostu zapudrowuję resztę twarzy pod oczami bardzo ostrożnie.
mimo tej porażki podkładowej, wygląda to naprawdę całkiem przyjemnie. Chyba czas na bronzer. I użyję do tego pędzla z Real Techniques, takiego Blush Brush. I myślę, że użyję bronzera z Clinique. On jest dosyć pomarańczowy, ale troszeczkę podciągnie mi ten kolor. Zaczynam od boków twarzy. Odrobina żuchwa. I zobaczcie, wszystko się tak ładnie łączy, jeżeli chodzi o kolor. Tylko ten podkład z Too Faced ma jakiś taki straszny flashback i ten kolor wydaje się naprawdę jasny, a uwierzcie mi, na żywo w żaden sposób się to jakoś nie odznacza. Nie nakładałem zbyt dużych tych rzęs, żeby ładnie było widać to cut crease. I dolną powiekę zaznaczę chyba subtelnie i delikatnie. I myślę, że użyję tego cienia z Chanel. Nabiorę go na taki pencil brush. I zacznę subtelnie tylko zarysowywać tą dolną powiekę. Aby to oko wydało się jeszcze większe, użyję cielistej kredki na wodną linię oka. Pomyślałem sobie, żeby ten makijaż był jeszcze bardziej ekstrawagancki. Dokleję takie małe cekinki. Jeden nakleję tutaj. Nałożę troszkę kleju. Co myślicie o tym nowym duo z Inglota? Lubicie czy nie? Ja powiem wam szczerze, że chyba wolę tą starszą wersję. Tak się prezentują te oczy. Teraz całość spsikam mgiełką z Inglota. Zaczekam, aż to wszystko się ładnie ułoży na twarzy. I przejdziemy do rozświetlacza. Kiedy czuję, że ta twarz już ładnie się scala, użyję takiego rozświetlacza z MAC-a z limitowanej świątecznej edycji. I nałożę go na całe policzki. Tworzy on naprawdę piękną, złotą taflę. Pozwolę sobie również przeciągnąć ten rozświetlacz tutaj nad brwią. Ja lubię tak bardzo dobrze wpracować ten rozświetlacz, aby z takiej perspektywy frontu nie było go widać, ale kiedy się odwracamy i pada na nas światło, aby była piękna tafla. Na czubek nosa nałożę Mary Luminizer i na łuk Kupidyna. Użyję do brwi kredki z Catrice, tej Micro Smooth. Wyczeszę cały nadmiar tych wszystkich produktów z moich brwi. Nie chcę dzisiaj zaznaczać mocno brwi, aby nie wybijały się na pierwszy plan, więc wypełnię tylko delikatnie ubytki. Całość przeczeszę żelem stylizującym do brwi i staram się je wyczesywać tak do góry, żeby ta brew była taka dosyć naturalna i jak najbardziej liftingująca właśnie całe to oko. Teraz czas na usta i użyję konturówki z Lovely. Obrysuję usta. Na całe usta nałożę pomadkę z Hehan. Zaraz wam powiem, co to za kolor. Amy.
01. Ona jest w takim bardzo ładnym różowym kolorze, więc myślę, że będzie ładnie pasować do tego całego makijażu. Pomadka na ustach już powoli zasycha. Myślę, że po tym wszystkim, co się działo w trakcie makijażu, wyszedł on całkiem przyjemnie. Pierwszy raz robiłem w życiu cut crease i wygląda to naprawdę przyzwoicie. Ja dodam tylko troszeczkę różu na policzki. Ładnie to wszystko współgra. I powiem tak, jeżeli podobał się Wam ten makijaż, zostawcie mi łapkę w górę. Zasubskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami. Ja staram się raz w tygodniu wrzucać film, ale wiadomo, kosztuje to troszeczkę pracy i edycja i przygotowanie. Ale mam nadzieję, że podoba się Wam to, co robię i jest Was coraz więcej, za co ślicznie Wam dziękuję. I do zobaczenia.